Witajcie na kanale Mathematics. Dzisiaj bardzo fajny odcinek. Pokażę Wam, jak pewien grecki bibliotekarz Eratosthenes wykazał, jaki jest obwód kuli ziemskiej, używając właściwie tylko kijka wbitego w ziemię w słoneczny dzień, no i trochę geometrii. Wiadomo, Grecy słynęli z geometrii, więc mieli ją opanowaną perfekcyjnie, no i używali ją do różnych dowodów. Również ten dowód, który dzisiaj pokażę, co jest zestawiony, widziałem takie zestawienie 10 najważniejszych czy najpiękniejszych dowodów w fizyce i ten tam jest zestawiony na numerem 1, ponieważ jest to pierwszy jakby w kolejności. Nie wiem, co ma to wspólnego, co Wam dzisiaj pokażę, z fizyką, no ale już niech im będzie, niech fizyką będzie, niech mają też coś konkretnego, jak właśnie ten dowód matematyczny. Może zanim o nim, to powiem Wam trochę o Eratosthenesie. Eratosthenes był głównym bibliotekarzem w Wielkiej Bibliotece w Aleksandrii, największej bibliotece z czasów starożytnych, przechowującej największą ilość manuskryptów, książek, publikacji. I no, trudno sobie nie westchnąć za każdym razem, gdy się wspomina o tej bibliotece, co by było, gdyby nie spłynęła, o ile lat nas cofnęło to, że ta biblioteka spłynęła. No ale cóż, na razie zaznaczmy może, gdzie Aleksandria jest na mapie, bo to będzie bardzo ważne w dzisiejszym dowodzie. Aleksandria u ujścia Nilu do Morza Śródziemnego. I co obserwuje Eratosthenes? Otóż znał opowieści i być może nawet samemu też się wybrał na południe do miasta Sien. Sien, obecnie Asuan, prawie dokładnie na południe od Aleksandrii. Czyli tutaj na tej mapce, może dajmy tutaj to miasto. I w tym mieście Asuan zaobserwowano pewną ciekawą rzecz. Raz do roku w tym mieście, w studni, w bardzo głębokiej studni, można zobaczyć było dokładnie dno studni. To znaczy, że na naszym tutaj schemacie słońce pada dokładnie nad miasto Sien, czyli po linii prostej tutaj od w centrum Ziemi, no bo domyślamy się, że studnia jest jednak kopana prosto w dół, no i na przedłużeniu, czyli gdzieś tam powinno być to słońce. I właśnie tego dnia, 21 czerwca każdego roku, Sien jest najbliżej położonym miastem Słońca. Dzieje się tak właściwie w każdym punkcie na tak zwanym równoleżniku Raka. I okazało się, że na sali 300 studentów nikt nie wiedział, co to jest zwrotnik w ogóle, a zwrotnik Raka w szczególności. Kłania się tutaj pierwsza zasada bycia nauczycielem, czyli zawsze zakładaj, że studenci nie mają pojęcia, o czym mówisz. Zawsze tłumacz wszystko, łącznie z tym, czym są równoleżniki. Więc może szybko wytłumaczę, czym są równoleżniki, łącznie z równoleżnikiem Raka, czy zwrotnikiem Raka, i wtedy wrócimy do Eratosthenesa. Także jeżeli chodzi o równoleżniki, wyobraźmy sobie, że naszą kulę ziemską potniemy w ten sposób nożem i co powstanie, jaki będzie przekrój poprzeczny? Jest to oczywiście okrąg, ok? Narysujmy kilka takich okręgów. Ok, może być, wiadomo, ta część wystaje tutaj przed tablicę, tamta jest za tablicą, no i to są nasze równoleżniki. Proste, proste. A teraz, czym jest równoleżnik czy zwrotnik Raka? Dajmy na to, to jest ten, tutaj wiadomo, tuż przy Sien, tam właśnie to miasto było zbudowane. No i zwrotnik Raka i zwrotnik Koziorożca, wytłumaczmy to, do tego będę potrzebował czegoś innego. I gdyby Słońce było w ten sposób równolegle do osi kuli ziemskiej, ta oś i ta oś były takie same, wtedy nie byłoby problemu. Kula ziemska by chodziła wokół Słońca i mielibyśmy taki sam dzień, taką samą noc przez cały rok. Ale kula ziemska jest trochę odchylona względem osi Słońca, o około 23,5 stopnia. To powoduje, że dzień i noc mają różną długość w zależności od pory roku. Czyli dajmy na to, jest lato i nasze to jest Słońce, a to jest oś kuli ziemskiej i jak wiemy jest około 23,5 stopnia odchylona. I dajmy na to, jest to lato, czyli Słońce tutaj operuje na
północnej kuli najwięcej i przez ten pół roku mamy dłuższe dni i krótsze noce. Ale gdy już kula ziemska jest z drugiej strony, wtedy Słońce operuje bardziej na południowej tutaj części kuli ziemskiej. Czyli mamy dłuższe noce i krótsze dnie przez ten pół roku. Okay? Spróbuję to teraz pokazać może na naszym tutaj diagramie. To mamy taką małą latareczkę i niech ona symbolizuje promienie słoneczne. Wtedy Słońce operowałoby w ten sposób. Prawda? Tutaj przez cały rok, przez 365 dni w ten sposób chodziłoby Słońce. I zauważcie, że tutaj jest taki moment w ciągu dnia, gdy Słońce operuje pod kątem prostym właśnie na Sien, właśnie na zwrotnik Raka. Kula ziemska się kręci wokół własnej osi i Słońce operuje na zwrotniku Raka pod kątem prostym przez jeden dzień w roku. To jest właśnie 21 czerwca. I dalej już się nie odchyla, to jest maksymalne odchylenie. Te miasta tutaj, te kraje nigdy nie otrzymują Słońca pod kątem prostym. Egipt jest maksymalnie na północ, no Egipt, tu są jeszcze inne kraje, tutaj w Ameryce Północnej jest to Meksyk, no i tak dalej, i tak dalej. To możecie sobie zobaczyć. Indie, Chiny, wiadomo. I Słońce w tym momencie zatrzymuje i idzie w dół. Idzie w dół. Po pół roku, czyli w okolicach 20 września, Słońce operuje pod kątem prostym na równik. I właśnie wtedy kula ziemska otrzymuje po 12 godzin dnia i nocy. To jest tak zwana równonoc jesienna, zdaje się. No i później kula ziemska idzie po drugiej stronie Słońca. Wtedy Słońce operuje na zwrotniku Koziorożca. Tutaj przez jeden dzień. To jest w okolicach końca grudnia, w okolicach właśnie Bożego Narodzenia. Właśnie Boże Narodzenie jest 25 grudnia, czyli w okolicach, kiedy dzień zaczyna stawać się dłuższy. Jest to pokonanie dnia nad nocą. Wtedy się rodzi Chrystus symbolicznie właśnie jako pokonanie światła nad nocą. No ale również inne religie, czy tam pogańskie wierzenia również uznawały ten dzień jako specjalny, jako część celebracji. No i później znowu wracamy kolejne pół roku. Znowu okolicy 20 marca mamy równonoc, czy równodzień, no i 21 czerwca z powrotem do zwrotnika Raka. Więc mam nadzieję, że to Wam pomoże. Sien było miastem zbudowanym na równoleżniku Raka, no i tutaj Słońce padało pod kątem prostym, właśnie w dzień przesilenia letniego. No ale to tylko na tym równoleżniku. Na wszystkich innych równoleżnikach Słońce już nie padało pod kątem prostym, to rzecz oczywista. Więc pytanie, pod jakim kątem? No i nasz Eratosthenes, który przybył wtedy w Aleksandrii, postanowił to sprawdzić. Zrobił to w ten sposób, że wbił kijek w ziemię pod kątem prostym oczywiście, co nie jest aż tak trudno zrobić, bo no, wystarczy obciążyć jakiś sznur, jakąś linkę. No i oczywiście względem centrum ziemi to będzie kąt prosty, to jest najważniejsze. No i ten kijek oczywiście wystawałby trochę ponad powierzchnię ziemi i w Aleksandrii dawałby cień, właśnie też 21 czerwca w samo południe. Czyli może przedstawię to jeszcze raz trochę na takim tutaj zbliżeniu. Wyglądałoby to mniej więcej tak. W mieście Sien oczywiście Słońce padało prostopadle w dół, także kijek nie zostawiłby żadnego cienia, dlatego można było patrzeć w głąb studni. Natomiast w Aleksandrii jednak pod pewnym kątem tutaj padałby ten promień słoneczny, no i kijek zostawiałby cień. Aristoteles, o ile dobrze wiemy, wziął najzwyczajniej w świecie kątomierz i znalazł ten kąt tutaj 7,2 stopnia. Więc jeżeli te promienie podchodzą pod równolegle, wtedy ten kąt tutaj tworzony właśnie z naszym kijkiem, wyobraźmy sobie, że to przedłużenie tutaj jest to kijek, który wystaje właśnie w Aleksandrii, wtedy ten kąt tutaj, no i ten kąt również, to jest właśnie te 7,2 stopnia. No, a skoro to jest 7,2 stopnia, więc ktoś może mi powiedzieć, jeżeli mamy dwie równoległe linie,
i jest ona przecięta tutaj trzecią linią. Co można powiedzieć o tych kątach tutaj? Że są oczywiście sobie równe. Więc dokładnie to samo zachodzi tutaj. Ta równoległa linia i ta równoległa linia to są nasze dwie równoległe linie. Ta może być ta linia przecinająca, więc ten kąt tutaj musi być równy temu kątowi tutaj, czyli 7,2 stopnia. OK, 7,2 stopnia to jest ta różnica właśnie na mapie między Sien i Aleksandrią. Czemu to jest ważne? No cóż, wiemy, że Arystoteles przyjął, że Ziemia jest okrągła, że ma kształt idealnej kuli. To nie było coś nowego w tym czasie, bo to jest rok 250, może 230 przed naszą erą. To jest oczywiście 250 lat po Pitagorasie. Pitagoras już twierdził, że kula ziemska jest kulą, że Ziemia jest kulą, również Arystoteles 100 lat wcześniej, więc jaką część kuli ten wycinek ma? No jest to oczywiście stosunek 7,2 dzielone na 360, czyli 1,5 okręgu, prawda? Więc to było ważne odkrycie. Jeżeli ten dystans jest 1,5, to znaczy, że 50 takich dystansów i masz cały okrąg, prawda? No więc teraz pytanie, jaki jest ten dystans tutaj między Aleksandrią i Sien? Jaki to jest tak naprawdę dystans, gdybyś miał się przejść w linii prostej po tym południku? Do tego są różne historie, że kogoś wynajął, że oszacował. Tak czy inaczej, był to dystans 5000 stadionów. Tak się trochę naśmiewam ze stadionami stadia, mówimy po angielsku, ale ten jednostka długości ma coś wspólnego ze stadionem. Otóż jest to długość, w jakiej atleta może przebiec najszybciej, na maksymalnej szybkości na jednym oddechu. Czyli wyobraźcie sobie, że bierzecie oddech i jedziecie długo, jak najprędzej, jak najszybciej potraficie na pełnej sprincie, no i jak daleko możecie zabiec. No i jeden stadion. To było w zależności też od miejsca, też różne są na to szacunki, ale taki włoski stadion przyjęło się, że około 185 metrów, prawda? Wyobrażacie sobie, że można przebiec 185 metrów na jednym oddechu, jeżeli ktoś ma naprawdę, jest dobrze wytrenowany. Więc jeżeli ten dystans ma 5000 stadionów, no to znaczy, że ten odcinek, gdyby go powtórzyć 50 razy dookoła, no to wtedy miałbyś cały obwód kuli ziemskiej. Czyli jedyne, co trzeba zrobić, pomnożyć 5000 stadionów przez 50 odcinków, ok? Czyli obwód kuli ziemskiej 250 000 stadionów. No i przeliczmy może to w takim razie, używając tego przelicznika 185, a właściwie 184,8 metra. Tyle się doszukałem na najbardziej precyzyjne oszacowanie jednego stadiona, czyli 46 200 km. Tyle wychodzi według moich rachunków. Porównajmy to z obecną wiedzą na temat obwodu naszej planety. Oczywiście tutaj małe zastrzeżenie, ponieważ Eratosthenes przyjął, że kula ziemska jest idealną kulą, no to on myślał, że idąc wzdłuż tego południka, te 50 tych dystansów, to będzie cały obwód kuli ziemskiej. Oczywiście teraz wiemy, że kula ziemska jest trochę spłaszczona z góry i z dołu na biegunach, więc zamiast porównywać to do drogi wzdłuż tego południka, porównam ten dystans oczywiście do najdłuższego równoleżnika, czyli do równika, który ma około 40,075 kilometrów, więc zobaczmy, jaka to jest różnica.
6125 km różnicy od stanu faktycznego, teraz którego wiemy. Także zobaczmy, jaki jest błąd. Zatem błąd wydaje się około 15%. No cóż, chyba nieźle. Co o tym myślicie? 15% machnął się około 6000 km. No cóż, zobaczmy, co Eratosthenes przyjął tutaj. Gdzie by tu mogły zrobić błąd? Po pierwsze, przyjął, że Aleksandria i Sien są na tym samym południku. A to nieprawda, bo jest troszeczkę... Ten południk jest jednak trochę tam, no te miasta są przesunięte do tego południka, także tutaj jest trochę błędu. Co innego, jeszcze równoległość tych promieni słonecznych, no one jednak nie są równoległe. Oczywiście Słońce to również kula, więc również pod pewnym kątem tam opadają te promienie słoneczne. Ale to jest już takie chyba do pominięcia. 5000 stadionów, to również jest na pewno dobrze zaokrąglone. No cóż, chyba nie ustawili tam 5000 atletów o jakichś tam równych odległościach i kazali wszystkim biec na bezdechu i stwierdzili, że to jest 5000. Jest to oczywiście zaokrąglone i pewnie największy błąd jest tutaj. Gdzie jeszcze można byłoby błąd znaleźć? No oczywiście w tym dystansie tutaj w pomiarze tego kąta 7,2 stopnia na zwykłym cyrklu czy na zwykłym kątomierzu w tamtych czasach, to również musi być trochę błędu. No cóż, Aleksandria tak naprawdę teraz wiemy, że jest około 31,2 stopnia na północ. Co to oznacza właściwie 31 stopnia i 20 stopnia na północ? To znaczy, że od osi Ziemi tutaj, od osi Ziemi ten kąt jest właśnie 31,2. No okej, Sien to około 24 stopnie na północ. Tutaj jest 24 stopnie ten kąt, prawda? Ten kąt ma 24, ten ma 31,2. Różnica między 31,2 i 24 jest co? Dokładnie 7,2. Więc to wydaje się w miarę precyzyjne, natomiast równoleżnik Raka to nie jest 24 stopnie, jest to 23,4. 23,4, czyli zobaczmy, jaka tu jest różnica. Także ta różnica między Aleksandrią a zwrotnikiem Raka jest około 7,8 stopnia, więc może pomiar nie był taki zły, natomiast przyjęcie, że studnia w Sien była dokładnie na zwrotniku Raka, to się wydaje trochę na wyrost, ale chyba przyznacie, ten błąd nie jest taki zły. Oczywiście powtarzam jeszcze raz, ten błąd tylko na moim założeniu, że tyle Eratosthenes uważał, że jest jeden stadion. Może to było mniej. Im mniejsza ta liczba, tym bliżej, tym mniejszy błąd jest tutaj, więc kto wie, co tak naprawdę, jak blisko był Eratosthenes. Ale to nie ma tutaj właściwie największego znaczenia. Chodzi o sam sposób przeprowadzania tego eksperymentu i o logikę tutaj, prawda? Całkiem nieźle chyba, jak na 250 lat przed Chrystusem. Sami dajcie znać, co o tym myślicie. No, a ja już się z wami żegnam. Dzisiaj jest 18 odcinek, czyli wiszę wam 18 pompek. Nie wiem, czy mi się uda za jednym razem. Oczywiście wszystko w szczytnym celu. Potrzebuję 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Dlatego zapisujcie się, kochani, na kanał, dzielcie się tym kanałem z innymi, komentujcie, dajcie kciuki do góry, to zawsze pomaga w algorytmach, żeby na YouTubie, żeby wyskoczyć wyżej i częściej, a to oczywiście pomoże mnie. No i tyle. Dzięki za oglądanie do samego końca, pompki i do zobaczenia w kolejnym Mathemagics. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A, jeszcze się udało. Jeszcze się nie udało. Nie jest to tak, jak Eratosthenes by chciał, czyli na jednym oddechu, ale 18 pompek bez zatrzymania. Jeszcze raz dzięki za oglądanie samego końca. Trzymajcie się. Cześć.